Wjechaliśmy właśnie na wysokość 3300 metrów nad poziomem morza. Trochę nam się gotuje woda w chłodnicy, dlatego samochód zostawiamy włączony w takich sytuacjach. Okazuje się, że po wyłączeniu woda dopiero jeszcze bardziej zaczyna się gotować. Najważniejsze, że ma mniej rdzy. Bo tamte auto, no niestety, rdza wygrała z tamtym autem. Jest młodszy przede wszystkim, tamta miała 31 lat. Na ostatniej wyprawie to nam się urywały amortyzatory, zerwała nam się skrzynia biegów. Także rdza to był największy problem. Tym się gorzej jeździ. Zobaczycie, może coś jest tu nie tak w zawieszeniu. Zmierzamy w kierunku Pamir Highway. Droga na razie jest super. Jest znowu wypłaszczenie, jedziemy w takiej dolinie. Dookoła nas często pojawiają się trąby powietrzne. Generalnie wschód, dziki wschód, z założenia chcieliśmy odwiedzać jak najmniej cywilizowane miejsca na świecie. Nieskażone cywilizacją, nieskażone hamburgerami i Coca-Colą, chociaż prawdę mówiąc Coca-Cola jest wszędzie. Często wchodzimy w różne dziwne środowiska, często wchodzimy na różne bazary, w różne targi, w różne dzielnice. Czasami jest tak, że robimy to nieświadomie, czasami robimy to świadomie. Nigdy jednak nic nam się złego nie zdarzyło odpukać. Ach, bardzo dobrze, aż mi kręgosłup upadł. Tybet! Tam też jest coś takiego, taka zasada, chyba w Polsce też tak kiedyś było, że jak ktoś jest w trasie, to ma większe prawa. Trzeba go nakarmić, ugościć, przenocować i to jest odczuwalne. I my bardzo często się z tym spotkaliśmy, że właśnie ktoś nam naprawiał samochód, poświęcając czas, części, odsyłając innych, powiedzmy, klientów, jeśli mówimy tu o mechanikach, i na końcu mówił nam: nie, wy macie misję, jedźcie i cało i zdrowo wracajcie do swoich rodzin. Koniec dyskusji. Nie ma mowy o pieniądzach, wy jesteście w trasie. To jest właśnie fantastyczne na wschodzie. Hello! Sherinar je mardak! Żyliśmy sobie w kilkutysięcznej społeczności ludzi narzekających, jak to wiadomo, nasza szara rzeczywistość. No i postanowiliśmy zrobić coś fajnego. Rozmawiając o marzeniach, któryś z nas powiedział, już nawet nie pamiętam dokładnie który, czy to byłem ja, czy Adam, ach, marzy mi się wyjazd na Syberię. I drugi powiedział, no, jak będziesz jechał, to ja pojadę z tobą. I coś nam zaświtało w głowie i mówię do Adama, daj kalendarz. Każda wyprawa zaczyna się od pierwszego kroku. Tym pierwszym krokiem może być właśnie odpalenie internetu i poczytanie trochę. Daj sobie na większe ikony od razu, to zobaczysz. To nie będziesz musiał podświetlać za każdym razem. Ładne! To u mnie to nie odpala w ten sposób. Chiny, Indie. O, i popatrz, ile jest tych filmików. No, to jesteśmy w domu. Dobra, to zostaje. To zostaje. Środki transportu zostają. Tak. Góry zostawiamy. Tamto bym rzucił zdjęcie wcześniejsze z tego Bajkału. To? No tak, bo to tak, no, wiesz. Nic nie mówi. Nic nie mówi dzieciom. No. Co to jest za zwierzę? Szczęście, że wszyscy wiedzą, że to jest słoń, a na przykład nie wielbłąd. A jakie to jest zwierzę? Wielbłąd! No właśnie, na tym wielbłądzie też jeździliśmy. Ważne, zacząć od daty, wyznaczyć. Niech to będzie za 2 lata, tak jak było to w przypadku naszej pierwszej wyprawy. Syberia 2002. Mamy kupę czasu, ale trzeba w międzyczasie zorganizować dokumenty, wizy, buty kupić, namioty, śpiwory, plecaki, cały sprzęt turystyczny, kuchenki. No ale mieliśmy 2 lata. Ja akurat miałem metodę taką, że ja rozpowiadałem wszystkim tutaj w Głogówku, że jedziemy na Syberię. Im więcej ludzie nam mówili, że nie wierzą, że my pojedziemy na tę Syberię, tym większa była dla nas motywacja. Kto z was chciałby podróżować w czasie? No, chyba wszyscy. I wiecie co? My z Rafałem podróżujemy w czasie. Bo jak inaczej nazwać naszą podróż na przykład do Mongolii, czyli do miejsca, gdzie ludzie
żyją w jurtach, czyli w namiotach. Nie mają telewizji, nie mają prądu, nie mają internetu. Byliśmy w Indochinach, czyli w Tajlandii, Kambodży, w Wietnamie i Laosie. Na Syberii, w Mongolii, w Kazachstanie dwa razy, w Kirgistanie, w Indiach dwa razy, w Nepalu. Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan. Czy Rumunia, w Rumunii też byliśmy. Też to była bardzo fajna, bliska, łatwa do zrealizowania wyprawa, każdemu polecam. Jezioro Bajkał objeździliśmy dookoła w różny sposób. W Gruzji też byliśmy. Gruzja oczywiście dla nas Polaków to jest strzał w dziesiątkę, bo trudno o takie drugie miejsce na ziemi, gdzie tak kochają Polaków. Największa budowla, jaką kiedykolwiek wybudował człowiek, to... Brawo! Michał, świetnie, uważał. Za naukę płacimy kasę. Proszę bardzo, Michał. Brawo dla Michała. Jak nazywa się wielbłąd dwugarbny? Bastian. Bardzo. Jak? Amelka. Amelka, bardzo dobrze. Amelko, oryginalny chiński pieniążek specjalnie dla ciebie. Jadąc do Kirgistanu, mieliśmy 62 kontrole milicji. I to były właściwie 62 próby wyłudzenia łapówki. My zawsze mamy dużo gadżetów, dużo suwenirów z Polski i rozdajemy na przykład kubki z napisem na zdrowie. Zazwyczaj to załatwiało sprawę. Ale też może dlatego, że jedziemy ruską maszyną, radzieckim samochodem. Bo gdybyśmy jechali jakimś zachodnim, to od razu byśmy może byli bardziej traktowani jak jeżdżąca skarbonka. Super okazja. Może taki kubek z Polski nie załatwiłby sprawy. A tak jak jedziemy ich samochodem i bardzo często zadają nam to pytanie, a dlaczego Niwa? Dlaczego takim autem jedziecie? No to my zawsze odpowiadamy, bo to jest хороша maszyna. Najważniejsze, żeby ona dobrze chodziła. Bardzo ważne są hamulce. Zawieszenie. Hamulce też są bardzo ważne, bo wiesz, po przepaściach jeździmy, po skałach różnych i w każdej chwili musimy wyhamować, zanim spadniemy. Myślę, że sobie tam poradzimy i będziecie sobie spokojnie mogli pojechać w trasę. Dla mnie to było coś nowego. Ja jako mechanik, powiedzmy, bym miał strach jechać gdzieś tam bez jakiegoś tam, nie wiem, sprzętu, przyczepę z narzędziami i w ogóle. A oni pojechali, może z niewiedzy, co ich czeka, pojechali. Ale i tak chyba to trzeba robić. Po prostu facet nie wie, co go czeka i jedzie. A niech się dzieje, co chce. Postaramy się zrobić to, jak potrzeba. Będę osobiście to nadzorował, tak żeby będzie okej. Okay. Dzięki. To spróbujmy jeszcze tam dalej troszkę wjechać, zobaczymy jak się będzie sprawował, co? Nie czujesz, żeby coś latało? No, nie. Jest to jakiś sposób na życie przede wszystkim, uważam, że jest to dla mnie. Myślę, że w dużym stopniu dla Adama też, akumulator, który pozwala ładować po prostu nasze siły witalne, tak bym to powiedział. Pozwala nam odreagować to, co mamy tutaj na co dzień. Pracę, otoczenie, to, co widzimy w telewizji, to, co przekazują nam media. To wszystko nie jest takie do końca rzeczywiste, a wydaje mi się, że razem z Adamem właśnie szukamy takiego rzeczywistego świata. Tu zawracamy, tak? A za mostem tam zawrócić, za mostem. A tu mam troszkę. A tam byś ładnie szybki odwrócił. No właśnie.
kolejna wyprawa, no już nam się kształtuje, wizja kolejnej wyprawy, ale nasze żony jeszcze nie wiedzą, to nie zdradzamy, one muszą się dowiedzieć od nas, muszą się dowiedzieć pierwsze, także jeszcze nie zdradzamy. A poza tym sytuacja polityczna tak się dynamicznie zmienia na świecie, że pozostało jeszcze parę miesięcy do kolejnej wyprawy, różnie to bywa. Rzut kamieniem od nas jest już Afganistan, a i przed chwilą mijaliśmy wojsko tadżyckie, naszą jednostkę wojskową i cały czas słychać strzały z Kałasznikowa i prawdopodobnie Tadżycy żołnierze ćwiczą. Tak mamy nadzieję, chyba się wojna między nimi nie zaczęła. Trzeba mieć cel. Trzeba mieć cel, to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy nie mają celu w życiu, przysłowiowo, jeśli to jest, będzie dobrze zrozumiałe, nie żyją. Oni są umarli. Można żyć i wegetować. Dajesz. Wiesz, dojechaliśmy do tunelu śmierci, tak zwanego, który jest nie do końca oddany do użytku. Ma podobno 5 km długości, jedzie się 15 minut i nie do końca legalnie nikt się przejeżdża. Ale gdybyśmy nie tym tunelem, to musielibyśmy nadrobić kilka godzin górami. W każdym razie wjeżdżamy do tunelu, w którym nie ma światła. Woda cieknie na samochód, olbrzymie dziury, kałuże. Podobno parę osób umarło z niedotlenienia podczas przejazdu. Zobaczymy, jak będzie. Dziury są takie niepewne, bo są zalane. I człowiek nie wie, co może oczekiwać. Ostrożnie, tutaj kałuże. Wszędzie tam, gdzie możemy być na co dzień wolnymi ludźmi, a jesteśmy stłamszeni tym, że nie widzimy nic, co jest przed nami, nie mamy celu. To co to jest za życie?